Kasia Kowalska przyzywa dramatowic zaatakował jej bliskich. Kasia Kowalska na początku 2020 roku zamieściła w sieci poruszającym wideo, w którym zaapelowała do fanów, by uważali na wirusa COVID-19 i zostawali w domach. Piosenkarka drżała wtedy o życie swojej córki, która w niewyjaśnionych na wtedy okolicznościach trafiła do szpitala w Londynie. Olę Kowalska wprowadzono w stan spiaczki, a piosenkarka przez obowiązujące zakazy nie mogła do niej polecieć. Ostatecznie okazało się, że córka Kasi Kowalskiej walczyła z agresywnym adenowirusem. Rok później artystka w wywiadzie udzielonym Super Expressowi wyznała, że w kwietniu 2021 roku ona i jej rodzina walczyła z koronawirusem. Po pół roku Kowalska nadal czuła konsekwencje zakażenia, jest regres pamięciowy. Jest regres mięśniowy, zmęczenie i bóle. Ale nie rozmawiajmy o tym, bo to źle wpływa na mój imaż, żartowała mimo wszystko Kasia. Przeczytaj więcej, Kasia Kowalska cierpi przez COVID. Konsekwencje po chorobie. Wideo.